Cześć, nazywam się Damian Łaga. Chciałem wam przedstawić moje ulubione rękawice nakłada na zimę. Mega lekkie, mega cienkie, a przy minus 15 stopni jest tam ciepło i sucho. Rękawice te to Icon Raiden DKR. Rękawice te pojawiły się pierwszy raz w 2015 roku. Miały kilka niedociągnięć, jak płaską warstwę spodu, która na wilgotnej manetce potrafiła się lekko tam ślizgać. Teraz dodali dodatkowe wgłębienia i bardziej szorstki materiał. Już tego tak nie odczuwamy. Oraz pasek, który wcześniej musieliśmy wkładać na rzepę, bo nam dyn dał po zamknięciu. Teraz dodali dodatkową wstawkę, o którą możemy zahaczyć ten pasek. Więc duża wygoda. Dostępne są te rękawice w trzech kolorach. Niebieski, piaskowy i szary. Co jest fajnego w tych rękawicach? Użyty materiał Hipora, który właśnie umożliwia to, że wilgoć nie przedostaje się nam do ręki. Podwójnie klejone szwy, więc w miejscach, gdzie jest szwa, od środka jest podklejona specjalna taśma, która uniemożliwia dostanie się wilgoci. Wstawki neoprenowe, które utrzymują nam tak naprawdę także ochronę przed wilgocią oraz dodatkowe ciepło. Specjalny kciuk, dzięki któremu możemy wycierać gogle. Pasek, który wcześniej wspomniałem, dzięki któremu możemy łatwo ściągnąć te rękawice, żeby lepiej chroniły. Nakłada po prostu genialne są. Na motocyklu są jej wady. Pierwsza wada to gdy po prawej stronie mamy roll gas, tak, nie po lewej, ale uznajmy, że po lewej, to trzymając roll gas delikatnie czujemy, jakby się tam materiał poruszał, ale bardzo delikatnie, i dla takich wrażliwszych rajderów może to być niewygodne. Oraz przy motocyklach no, brak jest ochrony kostek, spodu dłoni. W przykładzie jest to totalnie nieważne, wręcz moim zdaniem pomaga. Raiden DKR. Naprawdę, koledzy testowali w Norwegii przy minus 15, w Litwie, na Litwie. Rewelacyjne rękawice. Dzięki.